temat tego przedstawienia stwarza przestrzeń na taką refleksję na temat tego, jak wspomnienia budują nas i to, że mamy wspomnienia, do których wracamy chętnie i z których chętnie korzystamy, budując siebie, ale też są takie i każdy z nas je ma, które chcielibyśmy wymazać, ale tego się nie da zrobić i dla mnie to próbuje zrobić Viola w tym przedstawieniu. Praca przy tym spektaklu jest dla mnie wielką podróżą, bardzo ciekawą i bardzo trudną. To jest taki temat, czyli te polskie rodziny trudne, ich sytuacje, ich historie, to, że młodzi ludzie muszą się zmierzyć z jakimś ogromnym cierpieniem, z bagażem, którego nie chcą dźwigać i którego tak naprawdę dźwigać nie powinni. Dla mnie to jest opowieść o próbie uwolnienia się. Próbie ucieczki. Jest to podróż momentami bardzo trudna, ale i fascynująca. Mamy możliwość skonfrontować się z różnymi mrocznymi stronami własnej duszy. A ponieważ ten temat jest taki wszechobecny w tym procesie, to też się czasami zastanawiam nad tym w swoim życiu, które rzeczy chciałbym wymazać i czy jestem w stanie je w jakiś sposób odciąć. Oczywiście odpowiedź brzmi zawsze nie, ale no to jest właśnie to, co z tym potem zrobimy, nie?